Jesteśmy w Nowym Dworze w Dereszu, tydzień później. A dlaczego tydzień później mówię? Dlatego, że w tamtym tygodniu, w sobotę, był Hubertus dla młodzieży. W chwili obecnej, czyli 20 października 2018 roku, jesteśmy w Dereszu na Hubertusie dla seniorów. Może przenieśmy się gdzieś? A może by tak do stajni? Zobaczymy, jak czyszczą. No i... O! Nie udało się. Nie mam jeszcze wprawy w tym przenoszeniu się. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. A już liczyłem na to, że się udało. No niestety, tym razem ujeżdżalnia. Ot, nikogo nie ma. Dobra, próbujemy dalej. Nareszcie się udało. Jesteśmy w stajni, w drugiej stajni i teraz sobie poglądamy, jak czyszczą koniki. To jest ten lis z poprzedniego tygodnia, nie? Jak tam lis? A, dobrze. Wypastowałaś chyba mu, co? No, tak prawie. No. Za chwilę lakier wezmę. Lakier, tak, tak. Ale jaki? Karmelowy, czerwony? Karmelowy, czerwony? Czerwony tak. Czerwony, tak, tak. No nie no, twój konik musi się wyróżniać, nie? Jak się po tygodniu czujesz? Super! Mięśnie nie bolą? Tego, że wszystko mnie bolało i miałam pełno śniegu, to super. Ja żyję po upadku. Jest dobrze. A obiecałaś, że nie upadniesz? No tak, i nie wyszło. Jeszcze tego pana nie mamy nakręconego, jak konika. Bo ten pan się spóźnia i robotę odkłada na koniec. Za mną mamy wóz, na którym będziemy sobie jeździć. Na słomie. O! Właśnie. Tu. A teraz wam pokażę kierowcę tego wspaniałego przybytku. Nie przybytku, wehikułu. O, właśnie. Proszę bardzo. Szanowny pan będzie nas wiózł do lasu i z lasu na przeszkody. No. Jak panu na imię, jeśli można? Jerzy. Pan Jerzy będzie nas wiózł. Proszę bardzo. Dziękujemy, panie Jerzy. Pięknie słoneczko nam zaczyna wychodzić, świecić. Będzie ładna pogoda. Ojo! No i co pokażesz do kamery? Co potrafisz zrobić przed kamerą? Ona nie chce być tak sama jak ja, nie zna granic i nie zamierzy się bać. Próbuję się przyłączyć dalej. Chciałem bardzo serdecznie wszystkich powitać i dodać, że wielki zaszczyt w tym gronie gonić ponownie lisa, tym bardziej, że będę prowadził tego Hubertusa. Większość zostało powiedziane, ja proszę tylko uczestników biegu głównego o niespadanie, żebyśmy nie musieli was zbierać. Chcemy w tym składzie wyjechać i wrócić bez dodatkowych obciążeń. Życzę wszystkim udanej gonitwy i miłego czasu spędzonego na koniu. Z nami się proszę nie zabijać. Czy odnośnie tej części jakieś pytania? Nie ma. Na każdym Hubertusie, jak pamiętam, zawsze narosła biała rozpuda. Ale to nie jest wina samej rozpudy, który wszyscy wiemy, że ona kopie, tylko wina wszystkich tych, którzy podjeżdżają jej pod tyłek, się proszą. Lucyna na pewno wszystko zrobi, żeby nikogo nie kopnęła, ale proszę o skoncentrowaną uwagę. Z lewej strony. Tu, gdzie ja stoję. Ja. Ej, przebierańce niedoczesane, toście mi braciszka poturbowali, cholerne kuce niedokute. Ogonami pojazd zamiatać i do poloneza podkusowywać możecie, ale na prawdziwą gonitwę to was jeszcze ciągle nie stać. Wprawdzie pochwyciliście mu okosa, co was troszkę nie docenił. Tyle, że trójkę najpierw z siodeł wysadził, a jedna z waszych szkap aż na lipinki w panice pognała. Panie stworzenia! Spójrzże zasłonę na tę żałosną scenę. Każda latała jak jest za kobylim zadem i gdyby się braciszek na końskim łajnie nie pośliznął, to byście go nigdy nie dostali. To ma być dumne polowanie? To mają być zawody pełne gracji i elegancji? To ma
zarząd, organizacja i pokaz kunsztu? Do opery was mogą zapraszać, ale do lasu nie ma wstępu dla takich siodłochlebców. Dla tej mizerii karawaniarskiej to szkoda duktów leśnych, szkoda ścieżek i ugoru. Wierzby płaczą, jak widzą krzywy ryj tego waszego prowadzącego. W półsiadzie to powyginane, jeden z drugiego jak korzenie jałowca. A ten zamykający zastęp? To już w ogóle oferma iście ostatnia. Z nosem w tyłku poprzednika, bo inaczej by pognał nas zalew bobry łapać. Gdzie tam bobry? Cierniki łowić albo małże zabierać w takim ordynku możecie. Ale rudego spryciarza lepiej się nie bierzcie. Leśniczy by dobry uczynek zrobił, jakby wam w kółko ścieżkę konną wytyczył, bo przynajmniej byście nie pobłądzili na takim rondzie. A że pcha się was do tej woltyżerki sporo, to jest szansa, że pierwszy mógłby wziąć pysk ogon ostatniego i mielibyście frajdę z takiej karuzeli. A tak? Spokój i porządek ledwo w lesie zaprowadzony burzycie. Kto wam pozwoli wtrącać się w nie swoje sprawy? Listu panem jest i basta. A to ledwo gnój z kopyt otrzepie, a już chce od kurników i gołębników nas odgromić. No ale skoro wam nadleśniczy zgodę na wstęp do lasu wydał, to możemy się zmierzyć. Na tej samej udeptanej ścieżce mnie szukajcie. Las pilnie przepatrzcie, bo was zamierzam po krzakach zdrowo przeczołgać. Honor mi się do rogu pragnąc odzyskać. Wyzywam was, starych pryków dereszowych, na pojedynek w sprycie i szybkości. Pokażę który, że nie tylko popierdywać w tym miłek potrafi? Pochwyci, która pęk rudej sierści? Czy jeno selfika konika na fejsika spreparować u niej? Rzekłem wam do zobaczenia, ale bez okularów to mnie pewnie nie dojrzycie. Choćby wam między końskimi uszami przeskoczył. Bywajcie zatem. Połamania palcatów życzę, a kurniki i opłotki to moje dla mnie. Proszę państwa, takim troszeczkę przydługawym wstępem zaczęliśmy, ale takim oto listem kolejny raz list prowokował jeźdźców z naszego klubu do zabawy pod tytułem Hubertus 2018. Miło mi przywitać wszystkich, którzy chcą się bawić razem z nami. Kolejny raz jesienią zbieramy się na imprezie klubowej, która nazywa się Hubertus. Hubertus od świętego Huberta, który jest równocześnie patronem jeźdźców, ale jeszcze bardziej myśliwych. Proszę państwa, witamy wszystkich jeźdźców tu obecnych na dzisiejszej imprezie. Ja ich postaram się bez błędu, na ile mi się to uda, przedstawić. Na tekili jedzie prezes, czyli pan Michał Adamkiewicz. Na lwiku jedzie Sławek. Można pić brawa, można. Nie ma przeszkody. Nie tak, nieśmiało. Śmiało. Jacek jedzie na kolusie. Ola jedzie na Jeremie. Lucynka jedzie na rozpudzie. Łukasz jedzie na... Na dormezie. Mam konia, ale czasami brakuje słów. Ania jedzie na zekorcie. Monika jedzie na korsyce. Zosia jedzie na jantarko. Lenka jedzie na Olimpii, Amelia jedzie na pisance, najmłodsza nasza Amazonka, 9-letnia Milenka jedzie na Jerzynce, Paneska jedzie na Kalabrii, Daria jedzie na Tamaryszce, Zosia jedzie na Balewce, Piotr jedzie na Chianti, Małgosia, przepraszam, jedzie na Kilimandżaro. Kasia jedzie na Harmonii. Ala jedzie na Pamizie. Natalia jedzie na Halucynacji. Wojtek jedzie na Surducie. Piotr na Rybusie. I Mirek, Kontmaster, jedzie na Rudości.
Skoro ich przedstawiłem, to aby zacząć, tradycyjnie poproszę o nasz hymn. Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój. Pojedziemy na łów, na łów, towarzyszu mój. Na łów, na łów, na łowy, do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój. Na łów, na łów, na łowy, do zielonej dąbrowy, towarzyszu mój. Dojechaliśmy do pierwszej przeszkody, do palisady. Trochę zimno było po drodze. Musiałem czapeczkę sobie założyć, kurzawy było troszeczkę, o tak, i przyjechała asysta, ustawiają się. Jadą! Pięknie. I teraz do wozów i jedziemy na następną przeszkodę. Niestety trzeba jeszcze do góry iść. O, ze skórze, jak to wyprzedzają. Jesteśmy na drugiej przeszkodzie, dojechaliśmy, trochę to trwało, ale jesteśmy, o, wszyscy idą. Trzecia. Galopuje, proszę. I poszli. A tu mamy drugiego pana, który nas wiezie. Proszę bardzo. Jak można się spytać o imię? Przepraszam. Krzysztof. Pan Krzysztof. No, jest pan Jerzy i pan Krzysztof. Proszę bardzo. Super. Dziękujemy bardzo. Ale lisy. No nikt się tak pewnie tego nie spodziewał. No, ja też bym się tego nie spodziewała, nie? Tu to mogą mieć. Dobrze. Mamy to. Już mogę 3, 4. Ale mówisz, jak tam poszła? Tylko poszłam, że biedną. Przy pierwszej przeszkodzie tej tutaj. No, tam się dzieje. Thank you.
Koniom i jeźdźcom za wspólną zabawę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, wspomagam się kartką, ponieważ dla mnie są to niezwykłe emocje. I w taki oto widowiskowy sposób dopełnił się na Państwa oczach finał dzisiejszej zabawy. Mimo przeszkód, które napotykaliśmy podążając lisim tropem, udało nam się pojmać tego, który wodził nas za nos. Zwycięzcę oraz uczestników chcielibyśmy uhonorować. Poproszę o dokonanie dekoracji pana Wiesława Kaźmierczaka, pana Krzysztofa Rogińskiego i pana Zbysława Andruszkiewicza. Hostesy, proszę o pomoc w dekoracji. Here I am on the run now, been there for way too long. I'm off to chase the sun now. Dashboard! Dashboard! Bliska. Z rękawa wyciągnąć. Jak tam, Lisek? Jak się czujesz? Zmęczony, ale szczęśliwy. Stary lis już, a to przyszły lis. No i ostatnie sceny tego filmu. Jesteśmy znowu w stajni. Ludzie sobie czyszczą koniki. Nie ma dużo. Jakby dzisiaj w ogóle nie biegał. No? Tak. O! Wszystko na ten temat. Na razie. Koniec filmu. But they never will. I'm on.
off to chase the sun now, for you know I'll be gone.